Kalendarz Dbamy o Nasze Życie, realizowany jest w ramach kampanii Chronię Życie przed rakiem szyjki macicy. Biorą w nim udział znane kobiety, kobiety zaangażowane społecznie, kobiety piękne, niezwykłe i takie, które chcą realizować w życiu jakąś misję. W tym roku zaprosiliśmy do udziału w kampanii, w kalendarzu kobiety znane z córkami. Zgodziły się wziąć udział takie kobiety jak Danusia Stenka, Danuta Hibner, Maja Ostaszewska, Iza Kuna, Joanna Szczepkowska. To są dla nas bardzo, bardzo ważne postaci, które już od dawna wspierają akcję i bardzo chętnie uczestniczą w każdym spotkaniu, które organizujemy w ramach akcji. Naprawdę natychmiast dałam się namówić. To było bardzo łatwe, żeby się zgodzić. To jest zaszczyt pewnego rodzaju, jeżeli jest się poproszonym o taką pomoc. I rzeczywiście w takiej bajkowej rzeczywistości w dodatku. Bardzo długo z Jackiem Porębą, który jest twórcą kalendarza Dbamy o Nasze Życie, już nie pierwszy raz, bo po raz trzeci realizuje z nami tę akcję, wybraliśmy najpiękniejsze miejsca w Warszawie i na obrzeżach Warszawy. Drzewa, które zostały dedykowane specjalnie kobietom. One są symbolem długowieczności, życia, zdrowia. Szczerze mówiąc, to wyglądało tak, że mama do mnie zadzwoniła i powiedziała: słuchaj, robimy zdjęcie takiego kalendarza, kiedy masz czas? Znaczy do kalendarza tego konkretnego. No i więc jak mama kazała, no to trzeba. Natomiast ja akurat należę swoją drogą do tej grupy osób publicznych, które uważają, że jesteśmy od tego, żeby angażować się w tego typu akcje. Ponieważ jeśli nawet jedna, dwie panie na skutek usłyszenia o tej akcji gdziekolwiek zrobi badania, a co jest w stanie uratować jej życie, no to już jest super. To jest bardzo ważne, gdzie można kupić kalendarz w tym roku. Świat Książki zaangażował się w tym roku w naszą akcję. Bardzo nas wspiera i na terenie całej Polski mamy możliwość kupienia kalendarza już od 1 stycznia.